Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich kibiców górali, wszystkich oglądających dzisiejszą konferencję oraz dziennikarzy, którzy pojawili się tutaj dzisiaj z nami na dzisiejszej konferencji. Witam prezesa Podbeskidzia, pana Krzysztofa Przerackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Sławomira Cięciałę i Marka Sokołowskiego. Dzień dobry, panowie. Konferencja została podzielona na dwie części. Na pierwszej nastąpi podziękowanie za dotychczasową pracę dwóm legendom naszego klubu, a na drugiej poznacie państwo osoby, które przejmą stery w dziale sportowym. Panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam dzisiaj wszystkich zainteresowanych tą konferencją. Przede wszystkim odbywa się ona w tej części tylko i wyłącznie. Jest poświęcona dla dwóch panów. Dla pana Sławomira Cięciały i pana Marka Sokolskiego, który od wielu lat serce i każdy wolny czas poświęcali dla tego klubu. W imieniu właścicieli i swoim własnym chciałem podziękować im za włożony wkład pracy i zaznaczyć, iż uważam, że to nie jest koniec. Że w przyszłości również będziemy współpracować na innej płaszczyźnie, ale na pewno nie zamykamy sobie tej współpracy. Bardzo cenimy tych ludzi i bardzo im dziękujemy za dotychczasową współpracę. Są to godni polecenia panowie, którzy wykonują to, co potrafią i wykonują to z wielkim sercem i oddaniem. Za to jeszcze raz z góry im dziękuję. Z uwagi na to chcieliśmy zrobić to tak bardzo, to, że tak powiem, tradycyjnie, więc chcieliśmy tu panu dyrektorowi wręczyć jeszcze jego koszulkę, z którą grał, którą po prostu występował i reprezentował nasze TS Podbeskidzie. Jest z nami również kolega, który też życie tu oddał na boisku i poza boiskiem i który również reprezentował nasze Podbeskidzie. Jeszcze raz bardzo im dziękuję i nie zamykam współpracy z nimi, żeby państwo wiedzieli. Natomiast nowy rok pokaże nam nowe możliwości i nowe kierunki współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, w takim razie proszę o zabranie głosu. Witam serdecznie, że ja zacznę, bo troszeczkę czasu spędziliśmy tutaj razem ostatnie lata. Dziękuję za te ciepłe słowa, dziękuję za tak kulturalne pożegnanie, bo to też są wyjątki w sporcie. Chciałbym też wszystkim ludziom i wszystkim kibicom, którzy tak mocno wspierali mnie i cały ten klub, podziękować i dodać tylko jedno. Żebyście nigdy nie wierzyli w to, że ten klub może być niżej niż ta liga. My wszystko zrobimy bez względu na to, czy to będą ludzie tak jak Marek i ja, czy też inni. Zawsze pomożemy w tym momencie. Wiem, że dzisiaj sytuacja sportowa i tak jak się wiele dookoła rzeczy mówi, jest niezadowalająca, ale to Podbeskidzie będzie walczyć jak zawsze. Nikt tu nie odpuści. My zawsze jesteśmy do dyspozycji, do pomocy. Moje serce zawsze będzie związane z tym klubem i chyba mało kto mógłby w to wątpić. 17 lat łącznie spędzonych w tych barwach, to zobowiązuje, nie panowie, to zobowiązuje. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim ludziom. Ja przez te, jak mówię, 17 lat pracy w tym klubie, 10 zawodowej, 7 lat w biurach, spędziłem multum z ludźmi, czasu, z którymi naprawdę miło wspominam i każdego z was pozdrawiam, dziękuję za współpracę, bez względu na to, jak to czasami różnie wygląda, że ludzie mówią, że tam jakieś animozje. Dziękuję za to doświadczenie, dziękuję za wspólną pracę i cóż, powodzenia wam życzę, jestem z wami i dziękuję jeszcze raz. No ja również przyłączam się do tych podziękowań. Sławek tutaj dużo powiedział, praktycznie wszystko. No ja tylko chciałbym powiedzieć, że szkoda, że tak krótka moja przygoda była w nowej roli, ale cieszę się z tego bardzo, że mogłem tutaj pomagać. Myślę, że tutaj jak prezes powiedział, jest jeszcze różne inne płaszczyzny, które będzie można wykorzystać gdzieś w przyszłości. Także no dziękuję i naprawdę, co mogę powiedzieć kibicom, żeby na ten stadion przybywali i naprawdę, uwierzcie mi, jak ja coś powiem, to naprawdę to się ziści. Ten klub na pewno nie spadnie, jeżeli będziecie na trybunach licznie dopingować. Dzięki. Dziękuję bardzo, panowie. Także ja też bardzo wam dziękuję w imieniu całego klubu, wszystkich pracowników, piłkarzy, trenerów. Wiemy, jak to wyglądało. Dziękuję za całe serce, które oddaliście klubowi. No i nie mówię żegnam, mówię do zobaczenia. Na pewno jeszcze na piłkarskim szlaku się przetniemy. Bardzo wam dziękuję, panowie.
Dziękuję wszystkim za oglądanie tej pierwszej części. Za moment wrócimy z drugą częścią konferencji. Witamy po przerwie. Ponownie jest z nami pan prezes Krzysztof Przeracki, a do niego dołączyli także trener pierwszego zespołu, pan Dariusz Marzec. Dzień dobry, trenerze. Oraz panowie Marcin Kuźba oraz Kamil Kosowski, którzy dołączają do działu sportowego Podbeskidzia. Witam panów. Panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Jeszcze raz witam panów i wszystkich zainteresowanych dzisiaj na dzisiejszej konferencji. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić nowy plan sportowy, który od dzisiaj będzie pomagał nam w realizacji naszego celu. Nasz cel jest jednoznaczny. Nie mówię ten ostateczny, że musimy się utrzymać w pierwszej lidze, ale nasz cel to jest 10. miejsce, czyli środek tabeli. I taki cel chcemy uzyskać po zakończeniu sezonu. Pewne nasze zmiany strukturalne spowodowały to, że zmieniliśmy system zarządzania i zmieniliśmy też osoby personalne odpowiedzialne za dział sportowy. Te zmiany pójdą dalej w kierunku przede wszystkim zmiany personalne w drużynie i zmiany inne też w sztabie szkoleniowym. Między innymi chciałem tutaj od razu państwu zaznaczyć, że nie zamierzamy zamykać drugiej drużyny. Takie insynuacje i plotki to są po prostu niestosowne, ponieważ nie ma możliwości, aby drużyna występowała w Ekstraklasie czy pierwszej lidze i nie miała drużyny rezerwowej. Wręcz przeciwnie, pracujemy nad tworzeniem szkółek piłkarskich, własnych, młodzieżowych i powiększaniem rezerwy. I to jest celem naszego pierwszego kwartału, abyśmy te szkółki młodzieżowe powiększyli. Cały system tego będzie w odpowiednim czasie przekazany państwu i na pewno w osobnym czasie pokażemy, jakim dalszym będziemy pracować w tych szkółkach. Na razie dział sportowy będzie prowadzony przez doświadczonych ludzi, którzy wiele lat spędzili na boisku. Są personą taką, którą na pewno dadzą dużo pod Beskidziu wsparcia i myślę, że jest to bardzo trafny wybór. Żebyście państwo wiedzieli, mieliśmy do dyspozycji wiele ofert, ale po prostu wybraliśmy te oferty, bo uważaliśmy, że ta oferta jest najlepsza w obecnym stanie. Pan trener i panowie znają się z jednego miejsca, czyli z miejsca Krakowa, z Wisły i myślę, że ich współpraca będzie bardzo pozytywna i będzie da dużo pod Beskidziu. Więc witając panów, chciałem im wręczyć koszulkę od Beskidzia. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. I panu Kamilowi. Proszę uprzejmie. Na pewno nie jest to koszulka reprezentacyjna, ale pod Beskidzie też jest reprezentacyjna. No. Także oddaję głos panom. Panowie mogą szerzej poopowiadać i pan trener o ich zamierzeniach. I tak. Jeszcze raz podkreślam, że nie ma żadnego zamiaru likwidacji klubu. Nikt o tym nie myśli. Rekonstrukcja, która się dzieje, to jest tylko po to, aby klub lepiej był zarządzany i w lepszym stopniu przynosił przyjemność, a przede wszystkim kibicom i wszystkim, którzy codziennie przychodzimy na mecz. Nie ma tu żadnych, że tak powiem, złych emocji. Na razie w klubie są bardzo dobre emocje, także korzystając z tego, że jestem na antenie, chciałem wszystkim kibicom jeszcze pożyczyć zdrowych i wesołych świąt i żeby się nie bali i dobrze myśleli i w przyszłym sezonie byli na stadionie, bo będzie warto. Przynajmniej, żeby oglądać nowy skład i nowe decyzje, jakie będą od nowego roku. Dziękuję. Dobrze, panowie, bardzo proszę o zabranie głosu. Przede wszystkim witam. Dzień dobry, kibice. Co mogę powiedzieć od siebie? Jest to dla mnie duże wyzwanie. Tutaj prezes Przeracki zaprosił mnie oraz Marcina Kuźbę do współpracy. Marcin za chwilę będzie się wypowiadał. Co ode mnie? Ja bym chciał więcej pokazać w tym, co się będzie działo w zespole, razem z trenerem i jego sztabem. Po prostu musimy zespół wzmocnić. Zespół musi zostać w pierwszej lidze, a tak jak prezes powiedział, nie koncentrujemy się na tym, żeby został tylko i wyłącznie w pierwszej lidze, ale żeby skończył w środku tabeli. Oczywiście to jest sport, różne rzeczy mogą się dziać, natomiast to jest nasz taki przysłowiowy target, więc my dopiero
Musimy się zapoznać z sytuacją tak naprawdę kadrową. Na pewno zespół pożegna kilku piłkarzy się pojawi. Mam nadzieję, że ci piłkarze spełnią oczekiwania nasze, trenera, no i przede wszystkim kibiców. I tak jak prezes powiedział, przyszły sezon to będzie sezon, znaczy przyszły rok to będzie początek czegoś fajnego, bo my patrzymy długofalowo, natomiast na sam początek to nas interesuje te 5-6 miesięcy, które przed nami, bo to najważniejsze, żeby zespół przyszły sezon zaczął w pierwszej lidze. Witam wszystkich kibiców. Na początek chciałem powiedzieć, że na pewno spoczywa na nas duża odpowiedzialność. Mamy mało czasu, ale myślę, że będziemy starali się wzmocnić pierwszą drużynę, jak najszybciej się to uda, żeby trener miał komfort pracy, żeby mógł na obóz sportowy jechać już z pełną kadrą. Na pewno przewidziane są no minimum 4 transfery, to jest takie minimum. Na pewno trzeba wzmocnić obronę, rozmawialiśmy z trenerem, a także linię ofensywną, bo tych bramek troszkę mało strzeliliśmy w tym sezonie, a myślę, że to jest kluczowy tak jakby punkt, żeby się utrzymać i zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, bo tak jak mówiłem, ta ofensywa na razie wygląda nie najlepiej i chcielibyśmy zamienić tak jakby te bramki, które są stracone na strzelone, a stracone na strzelone. Tak by było najlepiej. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Czy trenerze jakiś komentarz do współpracy z nowymi pracownikami? Ja myślę, że już dużo powiedziałem, natomiast witamy, życzę powodzenia. Na pewno współpraca między nami będzie układała się dobrze, bo już nawet dzisiaj pewne decyzje podjęliśmy i ta praca już się zaczęła. Tak tutaj koledzy powiedzieli, wiemy kogo pożegnać, wiemy kogo potrzebujemy. Najważniejszy jest dla nas zespół i kibice, bo taka prawda, no, gra się dla kibiców. Jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu podnieść się, jak to powiem, z kolan, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy na kolanach i nie mamy co się oszukiwać. Natomiast wiem, że temu podołamy. Wiem, że będzie dobrze i pozostaje nam tylko trzymać kciuki, a kibicom życzę też zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i wiarę w drużynę, w zarząd, w nas. Czy mogę jeszcze dwa słowa? Oczywiście, oczywiście. To jest dobry mikrofon. Apelowałbym o troszeczkę właśnie takiej pozytywnej energii. My jesteśmy na początku, też musimy ze wszystkim się zapoznać. Od stycznia, w zasadzie od jutra, zaczniemy mocno działać. Natomiast przydałaby nam się taka pozytywna energia ze strony praktycznie wszystkich, całego otoczenia, całej społeczności tutaj Podbeskidzia. Dajcie nam trochę czasu, a wydaje mi się, że tutaj wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję panom bardzo. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, do pytań z sali, chciałem tylko powiedzieć, że jako że dzisiejsza konferencja dotyczy stricte tematów sportowych, pożegnaliśmy Sławomira Cięciałę, Marka Sokołowskiego, przywitaliśmy Kamila Kosowskiego i pana Marcina Kuźbę. W takim razie pytania, które będziemy zadawać, bardzo bym prosił, żeby dotyczyły tematów stricte sportowych. Także tutaj przekazuję mikrofon. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu, Tomek Sowa, Lubię. Ja pierwsze pytanie chciałem skierować do prezesa. Czy Podbeskidzie sportowo jest pana zdaniem klubem pierwszoligowym, czy w długofalowym wymiarze może być znów klubem ekstraklasowym? Nie wiem, czy najpierw pan odpowie, tak? Proszę pana, Podbeskidzie dysponuje taką bazą, stadionem, bazą treningową i wiele innymi rzeczami, że może grać nawet w ekstraklasie. I nie ma tu najmniejszego problemu, żeby nie grało. Także myślę, że mając taką bazę i tyle sprzyjających ludzi, myślę, że swobodnie może występować w ekstraklasie. Dziękuję. Drugie pytanie do panów z pionu sportowego. Już panowie zapowiedzieli
pewne roszady w składzie. Ja chciałem zapytać się najpierw, które panów zdaniem formacje na pewno trzeba będzie wzmacniać. Oczywiście pewnie napastnik, bo jednak te bramki faktycznie zdobyte są niesatysfakcjonujące. A druga rzecz jest taka, nazwisk pewnie nie poznamy dzisiaj, to jestem przekonany, ale chciałem zapytać o wychowanków. Czy panowie mają w planach wpuszczanie po prostu do składu, dopuszczanie do składu, do jakichś obozów, do jakichś gier kontrolnych, docelowo do gier ligowych wychowanków Podbeskidzia? I ewentualnie, czy w jakimś tam znów długofalowym wymiarze, czy Podbeskidzie mogłoby się opierać tak, jak kiedyś się opierało, powiedzmy, nie wiem, jednej trzeciej jednak na chłopcach stąd? Tak, więc jeżeli chodzi o wzmocnienia, to myślę, że na każdej pozycji jest potrzebny zawodnik. Natomiast no, mamy też ograniczony budżet, wiemy, co możemy zrobić, więc na pewno to będzie środkowy obrońca, na pewno będą to środkowi pomocnicy, może jeden, może dwóch, będzie napastnik. To są takie jakby priorytety. Natomiast no, może też być więcej. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja po prostu rozwijała, co trener będzie jeszcze potrzebował, kto z tych zawodników zostanie, kto odejdzie, jeszcze tak naprawdę w 100% nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, to na pewno będziemy monitorować też drużyny młodzieżowe czy drugą drużynę. Jeżeli będą tacy zawodnicy, którzy rokują i mają potencjał, żeby grać czy trenować z pierwszą drużyną, to myślę, że trener też od czasu do czasu będzie na takich meczach, czy będzie zapraszał tych wyróżniających się zawodników na treningi, bo na młodzież też musimy patrzeć i jeżeli są tacy piłkarze, to jak najbardziej muszą dostawać szansę. Ja jeszcze może dodam, tak jak tu Marcin zaznaczył, że no, poruszamy się w granicach budżetu, nie będziemy tego przekraczać, więc w dużej mierze zależy to od tego, jak będzie sprawa wyglądała z rozstaniami, z ewentualnymi piłkarzami, których trener nie widzi w kadrze na tą rundę rewanżową. Także nie jest to łatwa sprawa. Sami wiecie, jakie są warunki na rynku. A chcielibyśmy przyprowadzić tutaj naprawdę nie uzupełnienia składu, tylko wzmocnienia dla trenera, żeby miał komfort pracy, żeby miał, brzydko mówiąc, narzędzia do tego, żeby ta drużyna przypominała porządną drużynę piłkarską pierwszoligową. Natomiast w perspektywie oczywiście plany są dalekie, natomiast ja bym apelował, żeby się jednak skupić na tym, co przed nami, na styczniu, bo to jest kluczowy miesiąc do tego, żeby tutaj trener dostał wzmocnienia, później będzie obóz i pierwsza liga ruszy z kopyta. I tu musimy być przygotowani, także o tych ewentualnych planach na przyszłość wydaje mi się, że będzie czas jeszcze porozmawiać, ale tak jak pan powiedział, jeżeli będą tacy chłopcy, którzy przejawiają chęć, talent i zaangażowanie i będą nadawali się do pierwszej drużyny, to ja tutaj nie widzę problemu. Będzie bardzo miło, jeżeli takich ludzi znajdziemy. Tutaj ja jeszcze do tego chciałbym się odnieść, bo ja bardzo zwracam na to uwagę, jeżeli chodzi o młodzież. W każdym klubie, w którym byłem, chodzę na mecze, no nie na każdy, ale zarówno juniorów, jak i drugiej drużyny. Członkowie sztabu również mają za zadanie obserwować, a ponadto będą włączani zawodnicy, nie mówimy czy to z drugiej drużyny, czy z juniorów, do kadry naszej, do treningów z nami. I wtedy też będę chciał, żeby trener drugiej drużyny czy trener juniorów uczestniczył w tym treningu, żebyśmy po prostu tworzyli taką więź, żeby to było jednolite i żeby nikt, kto ma talent, kto zasługuje, nie został pominięty. I na pewno tak będziemy działać. I jeszcze właśnie też do trenera jedno pytanie. Wszyscy jesteście z Krakowa, wszyscy tutaj chyba wiemy, jak się gra po krakowsku. Pięknie. Czy jaką trener ma wizję gry Podbeskidzia? Są trenerzy, którzy preferują styl bardziej defensywny z kontratakami, a są trenerzy, którzy kosztem tracenia bramek
chcą jednak tę jedną bramkę, ale więcej strzeli. Niech to będzie hokejowy wynik, ale pełen jakichś emocji, zwrotów akcji. Jaki styl jest panu bliższy? Skuteczny. Skuteczny. Może być 4-3. Może być. 4-3, może być 6-5. Nie ma problemu, bylebyśmy po prostu te punkty zbierali. Natomiast na pewno zwracam uwagę na defensywę, ale byłem zawodnikiem ofensywnym, więc tą ofensywę mam w sercu i chciałbym, żebyśmy tak na dzień dzisiejszy, brakuje nam tych bramek, żebyśmy tych bramek zdobywali jak najwięcej. Jeszcze jedno pytanie do pana Kamila, tak pół żartem, pół serio. Gdyby... Wszyscy jesteśmy ofensywni. Żeby... Ja wiem, ale to ja też trochę zapytam ofensywnie, ale to bardziej w formie żartu. Gdyby pod Beskidzie za 3 lata grało w lidze konferencji, byłby pan zadowolony? Bardzo. Bardzo byłbym zadowolony. Nie złota liga konferencji. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja byłem jakby skrzydłowym i przypiła się do mnie łatka, że niespecjalnie lubiłem bronić. Marcin był napastnikiem, więc no w ogóle jakby okupował część boiska na połowie przeciwnika. Natomiast z biegiem czasu, trochę już mi lat przybyło, ja bardzo doceniam pozycję i defensywnego pomocnika, i dobrego stopera, i dobrego bramkarza, żeby był spokój. Także tutaj też na tym polu też mocno będziemy pracować. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przekazuję mikrofon do następnych pytań. Dzień dobry panowie. Rajowski Krzysztof, Bielsko Info. Ja może chciałem jeszcze podpytać o ten kierunek taktyczny. Pod Beskidzia mówi pan trener, że no, ten ofensywny futbol jest bliski, ale może zapytam inaczej, pod kątem transferów, jakich zawodników, o jakim profilu będziecie państwo szukać? Już pewnie w notesach kilka nazwisk jest, no i też przede wszystkim jakie rynki, w stronę jakich rynków piłkarskich będziecie państwo spoglądać pod kątem wzmocnień? Znaczy w tej chwili na pewno skupiamy się na piłkarzach polskich, doświadczonych przede wszystkim, którzy już grali na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi. No ale nie tylko, bo są też młodzi, którzy powiedzmy już debiutują i grali gdzieś tam na tym poziomie. Więc na pewno rozglądamy się za piłkarzami, którzy będą robić różnicę w tej ofensywie, żeby po prostu dobrze grali na skrzydle i napastnik, wiadomo, żeby tą sytuację potrafił wykończyć, jeżeli dostanie piłkę, bo teraz powiedzmy, że tych sytuacji było troszkę mało. Więc szukamy też zawodnika, który poprowadzi grę w środku pola, który zagra ciekawą piłkę gdzieś tam do przodu, do napastnika czy do skrzydłowego. Więc tak jak mówiłem, skupiamy się na razie na polskiej lidze, a zobaczymy, co będzie w przyszłości. Chciałem też zapytać, no mówimy o tym ofensywnym stylu gry, który no jest szczególnie lubiany przez kibiców, tak? Państwo, może chciałbym poprosić o jakiś komentarz. No, panowie są związani z Wisłą Kraków, wszyscy pamiętamy no, ten mecz z października bodajże tego roku, kiedy kibice, gości też nie zostali wpuszczeni na trybuny. Czy może państwo się podzielą komentarzem na temat tamtego zdarzenia? Tylko chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, że można pogodzić dobrą grę defensywną z dobrą ofensywną. Może tak. Oczywiście. Wiesz co, ja o takich względach, powiedzmy, które nie należą do moich zadań, to nie chciałbym się wypowiadać. Kwestie kibicowskie i te inne sprawy, to wydaje mi się, że tutaj jakby są ludzie od tego, żeby na ten temat mówić. Chciałem powiedzieć o piłkarzach, których mamy, bo my mamy naprawdę kilku dobrych piłkarzy, którzy potrzebują wsparcia i to wsparcie spróbujemy tutaj z Marcinem i z trenerem przygotować. Nikogo nie skreślamy tutaj, też trener pewnie powie o tym dwa zdania, bo wiemy, że Abate to jest niezły zawodnik, tylko troszeczkę mu zabrakło wsparcia w tej rundzie, więc absolutnie tutaj każdy będzie miał czystą kartę. Proces się zacznie w styczniu, kiedy piłkarze przyjadą, skończy się na obozie sparingami. Tam trener wytypuje pierwszą jedenastkę, ale tutaj każdy w kadrze
wydaje mi się, że będzie doceniony. My musimy stworzyć ekipę 18-20 ludzi, którzy mają mieć poczucie, że są tak jak w reprezentacji, że są najważniejsi, bo są w kadrze pierwszego zespołu. Ja tutaj dodam, że powiedziałem zawodnikom jeden ważny przekaz. Jeżeli ktoś nie potrafi być rezerwowym w naszym zespole, nie ma dla niego miejsca. Bo już spotkałem się z tym, że niektórzy zawodnicy przez to, że nie wyszli w pierwszym składzie, byli obrażeni. Nie mamy, nas na to nie stać. My po prostu w tej chwili musimy wszystkie działa odpalić i każdy jest wartościowy i tak jak tutaj Kamil powiedział, każdy dostanie szansę. W tej chwili w tych sparingach, które zaczną się już z początkiem nowego roku, ja mam taką zasadę, że wszyscy grają po pół meczu, nie tutaj nikogo jak gdyby nie odpalam, tylko każdy ma taką samą szansę, zdrowa rywalizacja i potem kształtuje się, jak będzie wyglądał zespół, jak będzie wyglądała jedenastka. A jeszcze chciałem na koniec zapytać, ten obóz przygotowawczy, on będzie za granicą gdzieś, czy zostajecie na miejscu? Nie ma jeszcze decyzji ostatecznej, ale w najbliższych dniach będzie. Na razie zbieramy oferty. Ta oferta, która będzie najkorzystniejsza finansowo i najkorzystniejsza dla pana trenera, żeby mógł swój warsztat najlepiej pokazać, tą wybierzemy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy panowie jeszcze coś może dodać? W takim razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli do nas na salę konferencyjną. Dziękuję wszystkim kibicom Górali, którzy oglądali dzisiejszą konferencję. Również przyłączamy się wszyscy do życzenia wesołych świąt i dobrego nowego roku. Bardzo wszystkim dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.